eyes are still dilating. He's reacting to the meds. Check the dosage. Shouldn't be happening. That doesn't work? What's going on, Dr. York? One moment. Hold the lidocaine and check his pressure. Damn it. Grab the crash cart. He could be in V-fib. Charge to 200. No. No, make that 300. Dr. York. He's alive, but we're moving too fast. We need just to get him done. That did it. Stand by with that morphine. 4 minutes. Where are we at, Dr. York? It's tachycardic. We need to stabilize before progressing. There's no time. He's unstable. Progressing now would be a mistake. You're putting... Set to 300. You'll feel a little pinch. Now. Hej, witajcie ludzie, z tej strony oczywiście Wasz Enrox, a to jest drugi odcinek z Fear 2. Teoretycznie zmieniłem program, tak jak wam już mówiłem, na Bandicama, żeby spróbować, żeby nie było tych takich pojedynczych ścinek, bo jednak to deprymuje. Mam nadzieję, że obraz mi nie spóźni, bo jak wiecie, to Bandicam niestety niektóre gry traktuje z góry i spóźnia dźwięk. Tak było z Insurgency, tak było z innymi grami, które próbowałem kiedyś nagrywać i no. Jak widzicie, obudziliśmy się po tym całym wypadku i myślę, że co, czas lecieć do przodu. Becker po zabiegu przebiega w nieobrażonym tempie, pacjent osiągnął już niemalże optymalny stan zdrowia, doktor York został, że zjawi się tutaj tylko jak zakończy aktywację. Jeśli pacjent się obudzi wcześniej, proszę go uspokoić, promować, że zaewakuowany ze strefy wybuchu, uwaga, pacjent nie może opuścić swojego pokoju. Okej, rozumiem. Teoretycznie tak musimy stąd iść. Jak widzicie, tu coś się wydarzyło jednak. Co ja tu mogłem? Czekajcie, coś tu mogłem wziąć. Ale co? Tu nie mam pojęcia zielonego. Teoretycznie coś tutaj mogłem wziąć, ale nie wiem co. O, tutaj już się coś dzieje, powiem wam szczerze. Czekajcie, tutaj coś było. No mogłem coś tu, kurczę, zrobić. Wspiąć, aha, dobra. Powrócić coś tam. A, dobra, dobra, przewrócić obieg. Okej, okay. Jak widzicie... Mamy już powoli kolejne koszmary. Ja się oczywiście poprzechadzam po takich wiadomych miejscach. Przydałoby się jakąś brońkę znaleźć. Póki co jest naprawdę w porządku. Nie ma pojedynczych ścinek. Kolejne mamy. I sierżant Griffin. Tak w żołdze, okej, doskonałe wyniki w nauce i wzorowa kariera wojskowa dzięki na dużej podprośbie zdjęcia obiektu na realną szansę na przetrwanie procesu aktualizacyjnego, moim zdaniem 25% bez negatywnych skutków charakterystycznych dla kandydatów, którzy nie zdołali przetrwać procesu. Status zwiastun zatwierdzony. Okej, czyli tutaj takie pierdoły możemy znajdywać. Okej, oczywiście stąd przyszliśmy. Musimy iść tędy. Tu znowu gdzieś nas ta cała Alma tutaj jakby chce zabrać. Tylko ja oczywiście latam po takich miejscach, sami wiecie dlaczego, bo przydałoby się coś znaleźć, to raz, z automatu nic nie możemy wziąć. Tutaj możemy wyjść, aczkolwiek co my w ogóle mamy za cel? Spotkać się ze swoją drużyną, znać broń. No broń by się przydało znaleźć. I coś czuję, że ta broń jest tutaj. Tylko, że te drzwi się nie chcą otworzyć. No absolutnie, nie chcą się te drzwi otworzyć. Czyli teoretycznie jesteśmy teraz bez broni, okej. A mogę sobie to przewrócić, albo cokolwiek z tym zrobić. Wychodzimy stąd, jak widzieliście, jest upiór. No jest, no nie powiem, że Fear nie jest straszny. Trójka nie była straszna, aczkolwiek z tego co wiem, to dwójka jest już całkiem creepy. No to już zobaczymy, jest tu plama krwi, czyli ktoś absolutnie no pozbawił życia naszych lekarzy.
czy innych rzeczy. Dobra, może tu gdzieś broń znajdę. Jakąkolwiek broń bym chciał znaleźć. Monitor, tu mamy kolejne. Sierżant Jankowski. Kurtyza doskonała, adnotacje. Słabe wyniki w nauce, solidna kariera wojskowa, przerwana z praktycznymi reprymendami. Obok został oznaczony jako potencjalny kandydat na zwiastuna. Gdy jego brat Spencer dołączył do oddziału FIR, wątpliwie by zostać telestatycznym dowódcą, ale może okazać się przydatny dla celów naukowych. Okej, okay, rozumiem. Jankowski nie zostawił nam żadnej broni, a my na pewno? Bo przydałoby się, no. Przydałoby się jakaś broń od Jankowskiego. Nie pomyślał, kurczę, o nas. Teoretycznie, gdzie ja mogę iść? Tutaj wejść nie mogę. Jak widzicie, drzwi zablokowane. Może tu. Tak, uda nam się tutaj przejść. Tutaj też są dwa wejścia. O Jezu, wszyscy lekarze skądś lecą, kurczę. Bardzo dużo krwi. Co myślę, że... No dobra, tam jest broń, kurczę. Tam jest broń, musimy tam przejść. No jak widzicie, z góry zleciał lekarz, czyli coś się ewidentnie, kurczę, tutaj dzieje. Mam nadzieję, że od tej strony mogę wejść. Nie, to jest tylko notka. Uwagi lekarskie. Samuel York, pierwsze trzy operacje aktywacyjne zakończyły się płynnym sukcesem. Pacjent czwarty, Red Jankowski, jest tuż przed operacją, ale pozostali mężczyźni zostali w oddzielnych skrzydłach. Aby zminimalizować możliwość kontaktu telepatycznego, gdy się obudzą, rozpocznij proces dostrajania. Mayor Beckett jest wysoce oporny na nasze zabiegi. Myślimy, że straciliśmy go na dwa razy na stole, ale zaraz potem się ustabilizował. Nie było to naszym dziełem. Okej, czyli mamy tutaj jakiegoś asa przez tworzy. Nie wiem, czemu tu się nie dało tego otworzyć. No trudno. Mamy tu jakiegoś, kurczę, normalnie Becketa, kolosa. No, jak widzicie, dwa razy jakby poległ, a jednak dwa razy ożył, no ładnie, ładnie, jakiś Terminator zdecydowany. Oj, tutaj chyba broń dostaniemy, co? Nie. Od Jim Howard do Kelly Saperstein. Temat, zobacz dziennik. Kelly, jeśli nie masz w poczekalni żadnych pacjentów, to włącz wiadomość na kanale 22. To chyba tłumaczy wstrząsy, które wcześniej czuliśmy, co? Raczej szybko nie wrócimy do domu. Ciekawe, czy trafi do nas ktoś, kto brał w tym udział. Chyba nie powinniśmy o tym rozmawiać przez mail. Zjemy razem obiad w kantynie. Na przerwie zadzwoń do mnie, jak będziesz wolna. Jim. Jak widzicie, ochroniarz został zabity. Niestety broni żadnej chyba tutaj nie ma. Nie ma tu żadnej. W ogóle latarkę mamy. Mimo, że straciliśmy wszystko, to i tak teoretycznie latarkę mamy. Tam nic nie ma. O Jezu, dobra, tu jest jakiś kibel. Obstawiam, ojej, pierdykam. Dobra, jest już mrocznie, oczywiście. O nie. Tutaj mamy ciało jakiejś pielęgniarki. Boję się, co tutaj będzie. Tu po prostu krew przepływa. O nie, dobra, widziałem. O Jezu, ale ciary przeszły. Nie no, powiem wam szczerze, że Fir 3, żadnego strachu. Tutaj już jest dreszczyk mały na plecach. Już dreszczyk jest, bo jak widzieliście, światło miga. Krwi pełno, zabójstwa są, duch się pokazał. Nie, 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 kto to wali? O nie, to nasi. To są serio nasi? Tylko czemu oni lekarzy zabijają? Tylko czemu oni lekarzy zabijają? Bo to takie troszeczkę dziwne. Dobra, przychodzimy tędy. Nie ma naprawdę tutaj, nie masz, panie kolego, żadnej broni ciekawej. Bo ja bym był zadowolony, jakbyś miał jakiś karabin fajny. Jak widzicie, no musimy tu przejść. Kolejny czyżby doktor? Nic wam nie jest, z pewnością macie wiele pytań. Później wszystko wyraźnie, okej. Tylko coś czuję, że ona teraz zginie. Nie wiem czemu. Dobra, już się śpieszę. Już jakoś wychodzę. Ja nawet teoretycznie nie wiem, kto to jest. I czy to jest jakaś cel, dostań się do laboratorium KST, okej. Będziemy tam podążać. Póki co nie mamy żadnej broni. Mam taką nadzieję, że znajdziemy ową broń. Nie wiem, może jakiś łomik czy coś. No kurczę, konkretnie by się coś przydało, bo ja nie wiem, czy to są żołnierze. Okej, czekajcie, kompleks został zaatakowany przez komandosów, którymi dowodzi pułkownik Richard Vanek. Działa on z polecenia z rządu ATC. Ich zdaniem jest oczyszczenie kompleksu ze wszystkich dowodów mających związek z realizowaniem w nim projektu.
Póki co komandosi nacierają z strony głównego wejścia, zalecam ewakuację wszystkimi wejściami, a także tworzenie barykad w korytarzach prowadzących do głównych pomieszczeń kompleksu. Pozwoli to zyskać na czasie odradza, poddawali się agresorom. Osoby, które się poddadzą, zostaną prawdopodobnie zlikwidowane. No powiem wam szczerze, no nieźle, czyli mamy tu jakichś komandosów, po których będzie trzeba zabić i to oni za wszystkim stoją, że oni tu wszystkich zabijają. Mam nadzieję, że tylko naszych przyjaciół nie zabijają, bo to by było naprawdę dla mnie bolesne. PDA, spowolnienie. Czekajcie, PDA, Archam, przewodnik, okej. Spowolnienie, co to jest? Chciałaby użyć refleksu, da ci przewagę w walce, gdy ktoś się zaskoczy. W przypadku przewagi liczebnej wroga wskazuje pocelownikiem, pokazuje ile... Okej, rozumiem. Tutaj mamy broń. Okej, dobra, mamy tutaj broń fajną. Bierzemy oczywiście wszystko. No już się zaczyna znowu sielaneczka, kurczę, bo mamy wszystko z powrotem. Oczywiście jak najwięcej amunicji, bo na razie mamy strasznie lipną amunicję. Tutaj jakiś granat jest, nie wiem co to jest w ogóle, jakiś świetlik czy coś w tym deseń. Mamy tu kolejną amunicję. I tutaj też jest kolejna amunicja, ale gorzej w ogóle, że ja pierdykam, jak ja go rozwaliłem tak. Przecież... Czyli mamy spowolnienie pod CRTL. Co teoretycznie zwiększy nasze szanse na ref, znaczy na zdobycie SMG i coś świecącego. Okej, okay, tutaj coś jest, to jest myszka chyba. No nie mam pojęcia zielonego co to jest. Aczkolwiek trzeba zacząć walczyć z komandosami. Dobra, chyba raczej wszyscy padli. Tak, jak wiecie no... Enrux nie da sobie w kaszę dmuchać, więc wszystkich komandosów oczywiście będę wybijał. To nie są normalni ludzie, jak widzicie, to są jacyś bardziej uzbrojeni ludzie. Jak widzicie, mają jakieś kombinezony elektrostatyczne, mogę to nazwać w zasadzie. Bo te kombinezony, jak widzicie, oddziałują jakoś... Dobra, zdrowie max, mamy zdrowie max. Tylko kamizelkę mamy strasznie zniszczoną. Dobra, gość już raczej nie powinien dla nas problemu stanowić. Tutaj mamy lekarza, który niestety został totalnie zmasakrowany. A i wchodzi już muzyczka. Teoretycznie wchodzi, jak słyszycie, no soundtrack, czyli coś się tutaj dzieje oczywiście. Jak sami widzicie, mamy już troszeczkę amunicję. Nie pozwólmy, żeby nasza kamizelka została... Dobra, rzucę wam tu granata. Żyjcie sobie granacika. Dobra, to powinno... dobra, zdrowia nie mogę uleczyć przez to, że przecież mam kamizelkę. Już teoretycznie ogarnąłem to, bo wcześniej tak się zastanawiałem, czemu nie mogę zdrowia, kurczę, odnowić. Co tu jest z tym przejściem? Bierzemy do wszystkiego. Zdrowia na razie mamy, kamizelka jeszcze jest. Teoretycznie sobie, no działam tak, rzucę tam im granatka. Dobra, zrobiłem troszeczkę osłonę dymną, oni chyba nie zginęli ogólnie. Dobra, tu jest go. O Jezus Maria! Serio oni tak wybuchają szybko? No wybuch w sposób dość znaczy taki niespodziewany, no na kawałeczki się rozpadł po strzelaniu, to takie troszeczkę dziwne. Dobra, wyczyśćmy sobie ich z góry. Tu mamy jeszcze jednego typiarza. Jeszcze chyba jeden tutaj gdzieś był. No tutaj teoretycznie nie mogę wyjść z tego co widzę. Tutaj jest exit zablokowany. Czyli sobie mamy spaść, tak? Okej, mieliśmy sobie spaść. Bierzemy oczywiście z nich amunicję. Jak najwięcej amunicji. Tutaj są jakieś... Aha, dobra, to po prostu jest zdrowie. Do wind nie możemy wchodzić, więc lecimy teoretycznie tak. Znajdź broń, dostań się do laboratorium KST, spotka się ze swoją drużyną. Okej, mamy pięknie, piękną rzecz oczywiście. Jak sami wiecie, mi tutaj zależy na Kamzie i Kam za bardzo dużo daje, bo nie musimy tracić apteczek. Tutaj jest kibel, w którym coś oczywiście się stało. Obiekt Keira Stokes, o nie, wyniki testów projektu, emocjonalna,
Obiekt nie jest kandydatem na zwiastuna. Wedle danych wojskowych jest łącznikiem, który został przydzielony do oddziału, przed który został przydzielony misją. Obiekt współpracował wcześniej z oddziałem G. Arstid rozkazał zostawić ją w spokoju, póki nie zapadnie decyzja w jej sprawie. Czyli co, ona co, wek czy co, no zabijecie ją czy co do cholerki? No tutaj nie mogę wyjść w żaden sposób. Porozwalam sobie wszystko, co mnie deprymuje. Tego chyba przesunąć nie mogę, nie? Obiekt jest zamknięty. Czyli teoretycznie gdzie ja mam wejść? Bo ja na górze byłem, na górze nic nie ma. Tutaj też nie mogę wejść. A winda? Co z windą? No i co teraz, kurczę? Co teraz będzie? Bo teoretycznie nie mamy żadnego... żadnego wejścia na ten moment. Tutaj coś jest? Nie, tutaj jest jedynie ten kibel, ale przez kibel no nigdzie się dostać nie mogę. Górą też nigdzie dojść nie mogę teoretycznie. Te drzwi są zablokowane. Nie mogę ich oczywiście rozwalić, przesunąć czegokolwiek. Czy tu coś jeszcze jest? Jakieś ukryte wejście? No nie ma nic. Dobra, sobie wezmę latarkę. Bo tutaj jest bardzo ciemno, ej, bo ja teraz na górę nie wrócę, a w żaden sposób nie mogę. A dobra, mamy w powindę wcisnąć, tak, dobra, rozumiem. Gdzie, skąd? Na górze są. Okej, jest jeden typek, rozumiem. Dobra, on już dostał. Która winda mi jedzie? Okej, czyli my musimy czekać na windę. Dobra, ale ej, ta amunicja jest jakaś... Ona jest jakaś super wzmocniona, czy po prostu tak to wygląda? Bo teoretycznie to... okej. Czekajcie, bo ja chyba granata gdzieś tutaj dostałem. Dobra, uruchom windę. Nie muszę się z nimi oczywiście uporać. Dostałem granatem, no nie, no czemu ja na to pozwoliłem? No niestety. Dostaliśmy granacikiem. O Jezus Maria, no i wyłączyli nam windę. Co teraz? Szyb wentylacyjny, już widzę, to będę musiał zrobić. Pewnie szyb wentylacyjny. Okej. Nie mogę w jakiś sposób wyjść przez szyb wentylacyjny. Dobra, wyjdzie i dostanie głowę od razu. Lekko się podnieść tylko. Dobra, gość już jest rozwalony teoretycznie. Przydałoby się kamizelkę jednak zdobyć. Dobra, C. Pod C mamy kucanie. Co pozwoli nam przejść przez to miejsce całe. Czy nam zdrowie przypadkiem nie spada? Nie, nie spada. Dobra. Jesteśmy w miejscu bardzo przyblokowanym. Dobra, bo ich tu jest od groma. Ja sobie muszę z nim poradzić. Muszę sobie z nim poradzić. Jak widzicie, no... Teoretycznie... Chyba to by było na tyle. Dobra. Komplet amunicji muszę sobie zdobyć, bo troszeczkę straciłem na ten moment ammunition. Coś... Dostałem kolejny granat, ale wejdę sobie za te drzwi, żeby zobaczyć, czy nie ma tu jakichś kolejnych notatek. Te drzwi są zablokowane, tu leży kolejny lekarz. Teoretycznie jedyne miejsce, które musimy iść jest to, tak? Dokładnie, jest to miejsce. Gdzie nas zaprowadzi? Nie mam zielonego pojęcia. Niestety nie przez te drzwi, czyli musimy iść przez te drzwi. Czy tutaj mogę wejść? Mogę tutaj wejść i tutaj jest coś ciekawego, bo tu jest amunicja i mamy takiego świecaka. Nie wiem niestety, co to w ogóle daje, czy to jest jakieś ulepszenie. Ja tu szukam potencjalnych jakichś drzwi, które by mógł otworzyć, ale niestety nic takiego nie widzę. Drzwi też są te zablokowane. Czyli musimy iść tędy, mamy jakąś kartę dostępu. Czyli możemy przechodzić tędy, tak? Tak, mamy ważną kartę. Więc możemy sobie przechodzić. Tu wszystko jest zablokowane. Tu jest też wszystko zablokowane. I mamy kamzę, czyli coś się będzie szykować teoretycznie. Ona gdzieś nas prowadzi. Ona gdzieś nas prowadzi. A to nasz jest. Nie, to nie jest nasz. To nie jest nasz. Czemu on... Ej, bo myślałem, bo mi się takie zielone pojawiło. Ale przecież żem zapomniał, że...
no jakim cudem my byśmy mogli tak jakby swoich zabić? No to jest to. Dobra, jeden już leży. Mamy tutaj apteczkę, która się nam oczywiście przyda. Dobra, walę z biodra, bo jest ciężko. No jest ich troszeczkę dużo. Dobra, rzucam granata. Bo jest ich strasznie dużo, już wiem dlaczego tyle rzeczy nam było potrzebnych. Dobra, mamy strzelbę, o pięknie. Mamy teraz strzelbeczkę, super, to mi się podoba. Ajajaj, będziemy mieli shotguna, mordeczki. Będziemy mieli moją ulubioną broń, czyli czym się uwielbiam posługiwać. Dobra, tylko że tu w tej grze... no nie mogę być jakoś... O Jezu, dobra, jednak to jest mocne, bo ja myślałem, że to jest strasznie jakieś, wiecie... Po pierwszym strzale zrozumiałem, że to jest troszeczkę toporne. Chyba zmierzenie do holu, co tu się dzieje, sprawdzę to. Tu jest jakieś ciało. Oczywiście nasi przyjaciele są jeszcze na łączach. Mamy doktora, implanty diodowe wciąż nadają się na wysokiej częstotliwości. Pacjent został zatrzymany mimo dotychczasowej reakcji. Nic nie wskazuje na to, by udało się dostroić wzmocnienia bez uszkodzeń na poziomie komórkowym. Będziemy musieli wzmocnić medium, zastanawiam się nad zastosowaniem dodatkowych hormonów i suplementów. Okej. Ciekawe, że tu się takie rzeczy dzieją. Bardzo ciekawe. Czy ja tu coś znajdę? Mogę ją rozwalić? Nie, nie mogę jej rozwalić. Ale musimy... Musimy iść cały czas. Ona nas prowadzi dokądś. Ona nas prowadzi. O Jezu, ile ciał. Jak widzicie, tutaj jest winda. Teoretycznie... Która gdzie nas zaprowadzi? Musimy przejść tutaj. Czy my gdzieś wejdziemy? Aby na pewno... Nie no, do windy... Do windy, z tego co widzę, wejść nie mogę w żaden sposób. Dobra, weszliśmy w jakieś miejsce, aczkolwiek teraz, bo mieliśmy jeszcze jakieś inne miejsca. Ej, drzwi są już zamknięte, cholera. Czyli teoretycznie już stąd nie wyjdziemy, a ja mam jakieś, nie wiem, co ja mam, ciała sprawdzać, czy co do cholery? Teoretycznie gra nam pokazuje, coś tutaj robić, nie widzę co. Czy ja mam zejść, czy wejść tutaj? Czy ja mam to przestrzelić, czy co? Ej, bo to się zamyka. Ja nie mam pojęcia, co ja mam tutaj zrobić, teoretycznie. Bo zejść tutaj nigdzie nie mogę. Wejść też nigdzie nie mogę. Więc to zostawię chyba na kolejny odcineczek, mordeczki. Tak więc ja wam dziękuję za oglądanie tego. Widzimy się w kolejnych, gdzie już raczej... będziemy lecieć no, do naszych przyjaciół, których dawno nie widziałem, bo jak wiecie sami, to niestety wszyscy ulegli wypadkowi, niestety niefortunnemu wypadkowi, przez co no jest lipa. Ej, czy ja tego nie muszę zabrać przypadkiem? Poczekajcie, bo możliwe, że to tak, przesunąć obiekt musimy. No i winda leci, dobrze. Dobrze. Okej. Okay. Tutaj winda powinna się otworzyć, okej. Okay. Dobra, wciśnij i przytrzymaj, rozerwij drzwi windy, okej. Okay. Jesteśmy w tym głównym holu. Mamy ten cały kombinezon, cele. Dostań się do laboratorium. Okej, okay. To w następnym odcinku wejdziemy sobie do laboratorium. Tutaj mówię oczywiście ważny ruchsak, więc do kolejnych odcinków z Fira. Hej, bye bye, cześć!